Bo dawanie tam już 10 tysięcy.
kontynuuję pytanie, czy to znaczy przy 30 tysiącach, która była poprzednią kwotą na podzielniki, i tak by wszystkich nie było. Nie, też by nie było. Nie, rozumiem, że to jest jednak etap, a nie nawet, że sama gimnastycznia pozostanie bez ogrzewania, bez rozumiem. Teraz muszę coś powiedzieć pani dyrektor, jeśli się z nas spotkam. Po tych 5 tysiącach. Czy jest jakaś szansa, że jeżeli zostaną jakieś środki, przywrócimy do dyskusji na temat? Nie, ale szanujmy na wspólny czas, po to są komisje merytoryczne. Pan rozumiał, bo chyba tu koleżanka mówiła, że pan był na tej komisji. Czegoście państwo, czegoście państwo tego nie wyobcowali na komisji? Nie, dlatego, że ja chciałem usłyszeć od ust pana przewodniczącego, że była nie pana Bogdana jako osoby najbardziej, którym każe największe zaufanie. Jeszcze jedną rzecz, panie Piotrze, pan też mi do pani dyrektor i powiedzieć jej, żebyśmy jej odcinki. Nie, absolutnie nie. Ja się zapytaję. Po prostu żeśmy przygotowały swoją propozycję i teraz do tej propozycji żeśmy się odnosili. W tej chwili jak przyjmiemy listę i gdybyśmy po przyjęciu listy obcięli środki, to ja to rozumiem, ale my na komisji przyjęliśmy taką listę w takim kształcie z takimi środkami. Ja na pewno do niej pan przewodniczący ma głos. Ja jeszcze jedną dodam, bo uważam, że taka dyskusja jest bezprzedmiotowa, bo są bzdury totalne, zwłaszcza, że proszę zobaczyć na wyniki głosowania 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Jesteście państwo członkami tej komisji. Prowadźcie dyskusję na komisji. Szanowni siebie i czas. Do tego. Powiedziałem ci, co tłumaczyłem, ale zdawali się dwa kraty, tylko odpowiadając unikom o te, czy jakby były dodatkowe środki. Bo pozycja numer 1 to są dębniki, to jest 50 tysięcy. Pozycja numer 2 to są dębniki, to jest 20 tysięcy. Pozycja numer 5 to są dębniki, to jest 25 tysięcy. I pozycja numer 9 to są dębniki, to jest 50 tysięcy. Sumujemy to razem i mamy 145 tysięcy. Brawa najwięcej. Panu Kaczmarski. Ja mam wciąż do ciebie jedną taką uwagę, żebyś właśnie też apel, żebyś się bardziej skupił. I jak będziesz uważał panią dyrektor, to na broń Boże nie mówi o podzielnikach, bo pani dyrektor zwariuje. Mów o tylu regulatorach, które są w zapisie uchwały. Informacje pani pomocy dyrektor osiągnąć. Dobrze, czy ktoś z państwa jeszcze w tej kwestii? Nie ma chęci za tego. Kto z państwa radnym jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada podjęła stosowną uchwałę i przechodzimy do projektu uchwały.